Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku God of War i od razu zaczynamy od walki z tym klientem, który ma jakiegoś dzieciaka, czy nie wiem, dziadka tutaj pod pachą. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale dobra, ostatnio zrobiłem błąd, bo nie zeskoczyłem z tej platformy, no i zginęliśmy. Trzeba po prostu jak najszybciej się dostać tam w jego stronę. To wszystko się zapada. Mamy ograniczony czas. Okej, na razie idzie dobrze. Tutaj był punkt, ledwo widoczny, ale... Tam jest kolejny, już widzę. Kurczę, masakra, trzeba tu wypatrywać tych punktów. Kurczę, czekajcie. Może i jesteś wielkim wojownikiem, ale nie ma dla ciebie miejsca w naszej świątyni. Nigdy nie zobaczysz się z wyrocznią. Ona już dawno chyba nie żyje. Proszę, cóż za upór, prawda? Zajebiste. Upór przyniesie mu tylko śmierć. O, jakieś głazy do rzucania widzę. O. No, nieźle, nieźle. Pierwszy jakiś boss, kurczę, od początku gry praktycznie, nie licząc Hekaton Heira. To chyba jeden z poważniejszych właśnie. Fakt, przejebanie ma niezłe, nie powiem. I znowu, tylko teraz czekajcie. Szlak by to trafił, kurczę. Źle to obczaiłem, ale dobra, już mniej więcej wiem, jak trzeba na tym stawać, żeby tam nie spaść. Fajnie, że od tego momentu zaczynamy. Dobra, udało się. Ale skubaniec spowalnia te pola, w które wchodzimy. Trzeba uważać. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ja pierdzielę. Nie mogę się wydostać. Pięknie, pięknie. Spieprzaj, spieprzaj. Chyba najlepiej uciec unikiem właśnie. Tym przekoziołkowaniem z tego. Piękna, piękna seryjka teraz poszła i znowu chyba coś kombinuje, co? Aha, chyba będziemy musieli te kolumny rozwalać. Tak jest, chodzi o te kolumny. Wow, to się kurczę wszystko zaczyna zapadać.
Pięknie, trafiłem go. No kilku sztuczek się nauczył, nie powiem. Ale niedługo ta jego moc będzie nasza, kurczę. Uciekaj. Kurczę, jeszcze mi sieknął na końcu. Pięknie, podpaliliśmy go. Uciekaj. Fuck, mam mało życia. Sorry, że się tak mało odzywam, ale kurczę, próbuję się skupić na walce, no to jest trudne. Ale pięknie, pięknie. Dobra, gdzie mam uciekać? Kurczę. Czy ja coś miałem zrobić? Castor, on się nazywa Castor. A, w ten sposób, dobra. Zajebiście z oczu to wygląda. Masakra, kocham takie akcje. Kurczę, tamten już zdechł, teraz z tym małym będziemy walczyć. Masakra, ten się wydaje mocniejszy. Ale mam nadzieję, że już ledwo zipie. Kurczę, zaraz ja jebnę. Masakra, zaraz zginę, kurczę. Fuck! Kurczę, jeszcze żyję, jeszcze żyję. No i po mnie. Fuck, kurwa mać. Mało życia strasznie. Ciężki skubaniec.
Ta tarcza nic nie daje, wiecie. Nie możemy się obronić przed tym niebieskim czymś, co on strzela. Ale za to całym zwykłym blokiem możemy. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Kurczę. Jebany tworzy wokół siebie te pole, kurczę, i ono nas spowalnia. Masakra, jest naprawdę ciężkim bossem. Jesteś silny, ale nikt nie powstrzyma Castora. Przypieczętowałeś go z wyrocznym. Nigdy nie poznasz. A nie, ona żyje, kurczę. Żyła. Nie ten przycisk, szlak by to trafił. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeśli zawiodę, czekają mnie męki. Kurwa, niesamowite, niesamowite. Nieźle, nieźle. Chyba mu go wyrwał. Gdzie? Okej, jeszcze ten brylancik by mi się tutaj przydał. No i trofeum. Kuato nie żyje. Skradziony przez proroka Castora wyroczni Aletei. Rządzi istnieniem i rozpadem obiektów. Fajnie, fajnie. Chyba będziemy mogli właśnie w końcu naprawiać te pomosty, różnego rodzaju skrzynki, nie skrzynki. Dobrze, dobrze. Jest i wyrocznie, ale chyba w opłakanym stanie. Nie wiem, czy jeszcze żyje, czy nie. Ale chyba droga nam pokazuje, żebyśmy się do niej dostali. Tak, wiem, że tutaj mamy użyć tego, ale najpierw chcę zobaczyć jeszcze, czy są jakieś skrzynki. Chyba nie, L2, tak? Dobra. I co? Podejść do świecących obiektów, aby obracać je jak chcesz, tak? Wciśnij kwadrat, aby namierzyć obiekt. Rozkład, regeneracja, rozumiem. Regenerację, co? Wow, zajebiście, no. Okej, no to mamy zrobione. Czy to będzie cały czas? Chyba tak, co? Tylko nie wiem, czy czasem nie miałem na któryś wejść kamień i... I żeby mnie tam podniosło, chociaż czekajcie. Chyba tak, chyba będziemy musieli jeszcze raz to zrobić.
ten sposób, okej, dobra. Kumam, o co chodzi. Fajna sprawa. I stąd mogę znowu chyba tego użyć, ale najpierw zobaczymy. Właśnie, skrzyneczka jest, pięknie. No, i gotowe. Żyje jeszcze. Ledwo, ale żyje. Dobra, to lecimy do niej szybko. Może nam jeszcze co nieco powie. Przejście do Delf. Ona jest tutaj, ale tam czy coś, czy czegoś tutaj nie ma jeszcze? Chyba nie. Chociaż czekajcie, to jest chyba skrzynka, tak mi się zdaje. Tak jest, skrzyneczka. Aletio. Przedmiot, który posiadasz, nie ma na mnie wpływu. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. Nie przejmuj się. Moja przeszłość jest przesądzona. Długo czekałam na ten dzień. Twoje myśli są tak zmącone, a umysł ogarnęło zwątpienie. Czuję to. Czy szukasz prawdy? Tak. Niech będzie. Pamiętaj, za prawdę zawsze należy zapłacić wysoką cenę. Przysięgę. Przeszłość już nie wróci. Nie da się cofnąć czasu. Nie. Furie zatruło twój umysł, ponieważ złamałeś przysięgę złożoną Aresowi, że jeśli będziesz się opierał, nie okażę litości. A więc cień mówi prawdę. Orkos jest szczery i ma dobre zamiary. Orkos to syn Furii. W stosownym czasie odegra swoją rolę. Mój czas dobiega końca. Aby uwolnić się od szaleństwa, które cię opętało, musisz zwyciężyć tych, którzy strzegą przysięgi złożonej Aresowi. Jak stawić czoła Furiom, gdy to, co widzę, jest łudą? Daleko za morzem, w latarni morskiej na Delos, znajdują się oczy prawdy. Delos? Odnajdź oczy prawdy. One ci wskażą drogę do wolności. No dobra, czyli musimy jakieś oczy prawdy odnaleźć gdzieś w którejś, w jakiejś latarni. Tak, tutaj mamy właśnie Aletię, która zginęła. Okej, no to co, ruszamy tutaj, w tą stronę. Chwila na dół, no już nie mogę. Dobra, mniejsza z tym, ale tam chyba i tak nic nie było. Tak, tam na dół musimy zejść. Ale dobrze, kochani, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Na razie, cześć!